jeżeli chodzi o Starobielsk i o Katyń, to muszę cofnąć się do tej chwili, jakieśmy byli rzuceni w Starobielsku i nie wiedzieliśmy nic o niczym. I w pewnej chwili dowiedzieliśmy się, że będziemy grupami wywożeni. Dokąd wywożeni? Tu były bardzo zresztą zręczna taktyka bolszewików. Rozpuszczano wiadomości w nocy, kto z nas mówi po rumuńsku i kto z nas mówi po grecku. Dlaczego? Dlatego, że myśmy sobie natychmiast, nie my, bo ja nie, ale inni, byli tacy optymiści, że nas wywożą do Francji, gdzie będziemy mogli się dalej bić przeciwko Niemcom. Dla nas wtedy było jasne, że Stalin, jaki on tam jest, jest wrogiem Hitlera, a nie przyjacielem. I dzisiaj, jak o tym mówię, zastanawiam się, do jakiego stopnia element nadziei zawsze zwycięża. Nie myśleliśmy nic, no, a o Katyniu nawet nam w głowie nie było, przychodziło. I jeżeli ja potem się podjąłem poszukania Katyńczyków, to jest, że miałem taką teorię, że wyżyna się, morduje się jeńców tylko w czasach największego nasilenia rewolucyjnego, a nie 20 lat po rewolucji. Tego nie było, bo jeszcze wtedy było no prawie że sakralne przekonanie, że się nie morduje jeńców.